Cześć wszystkim, witam Was w nowym filmie i dzisiaj z moim delikatnie zachrypniętym głosem zapraszam na ogromny przegląd swetrów i kurtek z H&M. Robimy przegląd kurtek, swetrów, zaraz ściągam te pudła. I co, nie chcę przedłużać, bo jest dużo rzeczy do pokazania, także zapraszam do pierwszej. Kupiłam zarówno bardziej, jak i mniej klasyczne modele. W tym przypadku mamy bardzo klasyczny sweterek cropped, który jest niestety w 100% z akrylu. 59,99, mam na sobie rozmiar S. Akryl lubi się elektryzować nasze włosy. W jego przypadku tego nie ma. Już czuję, że będzie on dosyć potliwy, pod spodem nasze ciało będzie się dosyć pociło, no ale jego cena jest niska, jeżeli chodzi o H&M, no i nie mogę się przyczepić do tego, jak leży, ponieważ leży naprawdę bardzo ładnie. Ja dzisiaj nie mam takich typowo spodni z wysokim stanem, one są troszkę obniżone i naprawdę no bardzo mi się podoba, jak ten sweterek leży. Zostawiłabym go sobie, gdybym go potrzebowała, bo uważam, że za tą cenę jest. Kolejną rzeczą, którą wyciągnęłam z paczki, jest taki oto brązowy płaszczyk. Od razu Wam tylko powiem, że nie będę Wam mówić za każdym razem mojego rozmiaru, ponieważ wszystko zamawiam w rozmiarze S. Jeżeli będzie to jakiś inny rozmiar, który będę miała na sobie, wtedy Wam dam znać. Mój wzrost to 172 cm, jakby coś. Ten płaszczyk kosztuje 230 zł, będę zaokrąglać o ten 1 grosz. Jeżeli chodzi o skład, szału nie ma, jednak w większości jest to poliester, mamy tam 7% wełny, to jest praktycznie nic. No ale jego cena jak za grubość materiału jest w porządku, jeżeli chodzi o H&M. 230 zł, no to jest taka sieciówkowa cena, kurczę. Nie jestem w stanie Wam powiedzieć, czy on się będzie mechacił, ale moim zdaniem, patrząc na tutaj jego wierzchni materiał, wydaje mi się, że on będzie się kulkował, czyli będzie płaszczyk do golenia. Więc tak, jeżeli chodzi o to, jak on wygląda, to bardzo mi się podoba, jak jest rozpięty, ponieważ nie wiem dlaczego po zapięciu on do mnie jakoś nie do końca przemawia. Niby on ma taki zwykły, dosyć prosty krój, ale nie wiem, spojrzałam na siebie w lustrze i jakoś nie do końca mi się to podoba. Z tego co wiem, są też inne kolory do wyboru. Uważam, że on da ciepło, bo on jest naprawdę dosyć gruby, także myślę, że na jesień, jak ubierzemy pod spód jakiś sweterek, byłby ok. Sam w sobie jest ładny, zdecydowanie bardziej jak jest rozpięty. Bardzo przepraszam, ominęłam fakt, że on z tyłu zamiast takiego normalnego materiału jak tutaj ma ściągacz. Nie wiem dlaczego, nie wiem po co, może po prostu, żeby się tutaj mniej pocić. Średnio mi się to podoba, wolałabym jakby był normalny materiał. Tym razem mam na sobie taki jasny niebieski kardiganik, znów skrócony. Starałam się w ogóle ubrać najbardziej jakoś tak basicowo, żeby wszystko do siebie pasowało, no ale nie wyszłabym w takim połączeniu. Ale co do samego swetra, mamy trochę lepszy skład, ponieważ jest 50 na 50. Skład to 50 na 50, bawełna i akryl, także jest lepiej. Jeżeli chodzi o jego cenę, 80 zł, to uważam, że tutaj warto spojrzeć na tą pozycję. Szczególnie, że mamy do wyboru mnóstwo kolorów, a sweterek leży bardzo ładnie. Ja bardzo lubię skrócone sweterki, fajnie, że ma tutaj szerokie rękawy, to wygląda fajnie, tak troszkę oversize'owo. I sprawdźmy, jak wygląda, jak jest rozpięty. Ok, tak jak sądziłam, wygląda bardzo fajnie, jest to prosty sweterek, ale fajnie, że H&M oferuje nam opcję z bawełną, a nie z samym akrylem. Teraz mam na sobie propozycję, w ogóle nie w moim stylu, ale wzięłam ją, żeby pokazać Wam, ale ku mojemu zdziwieniu, kurczę, nie jest tak źle, ale dobra, przejdźmy na razie co do ceny i do składu. 130 zł i muszę spojrzeć na telefon na skład, bo go nie zapamiętam, ale niestety z tego co widzę jest tutaj 3% wełny, reszta to same sztuczne materiały, także niestety materiał jest potliwy, czuję to na sobie i materiał jest troszkę drapiący. Myślę, że nie będzie przeszkadzał wszystkim, ale jeżeli macie możliwość, warto zmierzyć i zdecydować, bo niektórzy są bardziej wrażliwi. Jeżeli chodzi o sam sweterek, to ja bym sobie takiego nie kupiła, nie jest on w mojej estetyce, ale powiem Wam, że nie wygląda on tak źle. On jest strasznie długi, jak dla mnie zbyt długi, kojarzy mi się, nie wiem, bardziej z moją mamą czy tam babcią. Jeżeli byłby odrobinę krótszy, to może? Brakuje mi, powiem Wam, chyba takiego paska tutaj, ale no kurczę, nie wiem, nie jest on w mojej estetyce, ale ma fajne wykończenia. Chcę powiedzieć, że tutaj na rękawach ma właśnie takie fajne jakby niby ściągacze i co jest fajne, to że tutaj na końcu tego swetra one też są takie same jak na rękawach, wygląda to ładnie i estetycznie, aczkolwiek chyba bym nie poleciła tego swetra. Kolejna propozycja, zdecydowanie porywa mnie kolorem, ale o tym zaraz. Najpierw omówmy sobie skład. Więc mamy tutaj domieszkę wełny ponownie i mamy poliester 50%, tylko że jest to poliester z recyklingu, ponieważ ten sweter jest z tej serii Conscious w H&M-ie. Bardzo fajnie, szacuneczek, że taką w ogóle kolekcję mają. No i reszta składu to akryl. Sweter jest za 100, także uważam, że nie jest najgorzej. Ja mam co do niego kilka uwag. W ogóle to jest ten sweterek, który Oliwka Bugała pokazywała w naszym wspólnym filmie odnośnie najlepszych swetrów z sieciówek naszym zdaniem. I tam nie skupiłyśmy się w ogóle na składach. Były one podane, ale my składów tam nie omawiałyśmy. Oliwka mówiła, że ten sweterek się nie mychaci po dłuższym użytkowaniu, także plus. No ale ja właśnie w tym filmie chciałabym już te składy bardziej omawiać ogólnie w filmach. Wiem, że Wam też na tym zależy. Wciąż ten materiał jest potliwy. Jeżeli chodzi o sam sweter, powiem Wam, że ja nie jestem jego największą fanką pod kątem kroju. Po prostu uważam, że on na mnie nie wygląda zbyt dobrze. Myślę, że to zależy od osoby, ale ja mam na sobie rozmiar S, no i na przykład na mnie rękawy są zbyt krótkie. Jakoś tak ja się też nie do końca zawsze dobrze czuję w golfach. Ten sweter nie do końca podchodzi mi krojem, ale on ogólnie sam w sobie jest naprawdę śliczny. Ten kolor jest śliczny, to jego plecienie też jest przepiękne i do wyboru jest mnóstwo kolorów. Także jeżeli Wam się on podoba, to warto sobie na niego zajrzeć, no i też fajnie wesprzeć tą serię Conscious niż te klasyczne produkty. Nie mogło, słuchajcie, w tym filmie zabraknąć kamizelek puchowych, ponieważ to jest totalny hit tego sezonu i ja sama takie kamizelki uwielbiam. Także znalazłam też taką w H&M-ie i ona ma tak przyjemny materiał. To jest tak mięciutkie, nie wiem dlaczego złapałam się za swoją pierś. To jest tak mięciutkie, naprawdę sztos. Kosztuje 130 zł, 100% poliester, ale znów mamy tutaj tą serię Conscious. To jest po prostu poliester z recyklingu, także lepsze to niż zwykły poliester na pewno. Powiem Wam, że mi tutaj w ogóle nie przeszkadza, że ten materiał jest poliestrowy. Ta kamizelka to jest chyba moja ulubiona rzecz jak do tej pory, chociaż mam co do niej jedną uwagę, taką totalnie wizualną, estetyczną. Oto ta sytuacja tutaj. Nie rozumiem, dlaczego nie mogli jakoś pociągnąć do końca tego zamka. Mi na przykład przeszkadza to, że ona się tutaj rozchodzi. Wygląda to po prostu moim zdaniem dziwnie. I w ogóle sama koncepcja tej kamizelki jest super. Możemy chodzić w niej również nie zawiązanej. Będzie po prostu widać tutaj te szlówki, ale myślę, że to nie przeszkadza. Po rozpięciu wygląda w ten sposób. Jest mega. Uważam, że to jest bardzo fajna propozycja. Warta spojrzenia. Dawno nie dotykałam tak miłego materiału, takiego wiecie, na kurtkę puchową. Dobra, teraz mam na sobie moim zdaniem bardzo ciekawą propozycję. Ja już ją kiedyś mierzyłam w sieciówce i zastanawiałam się, czy nie pokazać Wam już jej w jednym filmie. Jest to sweterek, co prawda droższy, ponieważ 150 zł kosztuje, ale jego skład jest dużo lepszy, ponieważ zawiera 25% wełny i 73% poliestru, który jest z recyklingu. Szkoda tylko, że ten sweterek jest tak cienki i kosztuje 150 zł, ponieważ sam fakt tego, że jest cienki, mi nie przeszkadza, bo on i tak czuje, że daje ciepło, ok? Oprócz tego wygląda bardzo ładnie, ten krój mi się mega podoba, ponieważ mam na sobie rozmiar S, a on jest wyraźnie luźny, także ja w ogóle bym się zastanawiała, czy tego swetra sobie nie zostawić, bo jest to też fajna opcja, że on jest trochę dłuższy, także uważam, że to jest fajna propozycja, bo wydaje mi się, że po prostu on będzie służył nam trochę więcej. Tutaj jeszcze mamy wersję zapiętą, mi ten sweterek mega siedzi, dajcie znać, czy Wam też. Powiem Wam, że ja uwielbiam najbardziej robić przeglądy właśnie takie duże z H&M. Ja bardzo lubię H&M, naprawdę. Kolejna propozycja płaszczowa. Powiem Wam, że przed nami jeszcze są dwa takie jasne płaszcze. Nie wiem dlaczego, ale one mnie strasznie zauroczyły na stronie. Więc tak, ten płaszcz kosztuje 230 zł, także kurczę, uważam, że to jest rozsądna granica, tak samo jak tamten. 230 zł, jak za płaszcz sieciówki, nie jest źle. Jest on co prawda 100% z poliestru, ale 50% czy 53% poliestru jest z recyklingu. Powiem Wam, że ja się obawiam, że któryś z płaszczy dzisiaj w mojej szafie zostanie, bo do mnie jakoś one wyjątkowo przemawiają, te jasne płaszcze. Nie mam też takich w swojej szafie. No ale omówmy sobie ten model, więc on nie ma guzików, on jest tutaj zapinany. Dużo bardziej oczywiście podoba mi się, jak jest rozpięty, ale powiem Wam, że mam na sobie rozmiar S i jest on duży. Ten materiał jest dosyć sztywny, nie wiem dlaczego i czy przy chodzeniu to się może jakoś tak troszkę zmiększyć, ale ogólnie ten materiał naprawdę jest dosyć sztywny. Oprócz tego nie mam żadnych uwag, bardzo mi się podoba jego kolor, także będzie tutaj dosyć mocno rozważana opcja zostawienia go w mojej szafie. Oprócz tego on jest naprawdę bardzo długi, także ochroni nas przed jesiennym chłodem. Dobrze, znów płaszcz, bo czemu nie? Tym razem czarny, starałam się po prostu cały przekrój kolorów tutaj wykorzystać. Znów mamy 230 zł, tutaj mamy troszkę krótszą propozycję, albo ja już głupieję. Znów mamy tutaj 50% udziału tego poliestru z recyklingu. Ok, płaszcz sam sobie jest bardzo ładny i od przodu nawet zapięty mi się podoba, zaraz go rozepnę, ale chcę Wam jeszcze pokazać tył, ponieważ z tyłu mamy tutaj ten taki pasek i ja tego nie rozumiem, mi się to wizualnie średnio podoba, no jakby ten pasek sobie tak zwisa i jakby nie do końca wiem po co. Jak jest rozpięty, wygląda tak, no to są bardzo takie klasyczne modele. Ogólnie jest ok, mamy lekkie drop shoulder, także jest polecanko. Kolejna propozycja, którą mam na sobie, kosztuje 80 zł i mamy tutaj bawełnę i akryl. Szkoda tylko, że ten sweter mi się nie podoba i średnio polecę go krojem. Tak ode mnie powiem Wam, że nie podoba mi się jego krój, że tutaj tak naprawdę jest zakończony tak na prosto. Średnio mi się podoba ten kardigan, gdzie zwykle kardigan to jest taki dosyć prosty model. Szczególnie jeszcze przez ten akcent tutaj z tyłu, jakby nie rozumiem. Także u mnie pod kątem wizualnym średnio, skład spoko. Jeszcze tylko powiem, że większość tych swetrów ma różne opcje kolorów, także wchodźcie sobie na ten krój, który Wam się podoba, bo kolorów jest mnóstwo. Po rozpięciu ten sweter wygląda zdecydowanie lepiej niż jak jest zapięty. Zdecydowanie. No i bardzo ładny akcent, że te guziki są brązowe, a nie niebieskie. Przy kolejnej propozycji kardiganu muszę mieć przy sobie telefon, bo skład jest mega długi. Najpierw zacznijmy od ceny 100 zł. Powiem Wam, że zdziwiło mnie to, że on na stronie wygląda jakby miał trochę inny krój. On jest tutaj dosyć taki taliowany, obcisły, on w ogóle nie jest na mnie szeroki, a na zdjęciach na stronie wygląda jakby był. Także wygląda też na nieco grubszy niż jest rzeczywiście. Co do jego składu, szału nie ma, mamy tutaj odrobinę wełny, no ale mamy też ten poliester z recyklingu. Ten materiał jest dość mocno drapiący i ja już czuję, że również jest potliwy. Ten krój jest dla mnie ciekawy, bo jest to troszkę coś innego niż te wszystkie kardigany, które wyglądają tak samo. No nie, ja czuję, że po prostu stoję tutaj, ten sweter nie jest najgrubszym, jakie dzisiaj miałam na sobie, a ja czuję, że się pocę. No ale jeszcze tutaj co do jego akcentów, ja bardzo lubię, jak swetry mają właśnie takie brązowe guziki, fajnie to wygląda. Tylko niestety skład tutaj robi swoje i ja już muszę go zdjąć. No dobrze, tak jak powiedziałam, mamy kolejny jasny płaszcz i powiem Wam, że on jest przepiękny. Ale najpierw zacznijmy od ceny, ponieważ on już jest droższy, kosztuje 300 zł. Jest to również rozmiar S, co mnie dziwi, bo jest naprawdę duży. A jeżeli chodzi o jego skład, to tutaj znów mamy tą serię Conscious i znów mamy poliester z recyklingu oraz wełnę z recyklingu. Ok, to pewnie dlatego też ta cena jest wyższa. Mamy tutaj też więcej wykończeń dlatego. No ale co do samego płaszcza, no moi drodzy, to jest propozycja, nad którą się mocno zastanawiam, bo ten płaszcz jest bardzo taki oversize'owy. Ma tutaj fajny drop shoulder, ma tutaj bardzo ładne wykończenia na końcach, bardzo ładne są te guziki, które też się fajnie wyróżniają, no jednak to dodaje takiej klasy płaszczowi. I powiem Wam, że ten materiał też jest nieco inny niż te takie klasyczne materiały płaszczowe. Wygląda jakby był wyższej jakości, a dopłacić trzeba zaledwie 70 zł, no a moim zdaniem on wygląda inaczej niż te, które mierzyłam. W sensie tak jakby był po prostu z wyższej półki. Jedyne, co mnie nie do końca przekonuje, to są te kieszenie tutaj z przodu. Ja zdecydowanie jestem fanką tych bocznych, bo jak idę przez miasto, to tak mi jest trochę mniej wygodnie i z doświadczenia wiem, że one się lubią tutaj bokami pruć i później po prostu odstawać, zamiast tak ładnie przystawać. Jeżeli chodzi o tył, wszystko jest w porządku, mi się bardzo podobają takie za duże płaszcze, bardzo mi się podoba taki look, także ja się zastanowię nad tym płaszczem bardzo solidnie, czy go sobie nie zostawić, ale jednak te kieszenie tutaj troszkę mnie zniechęcają. Tym razem sweterkowa propozycja, ale nie kardiganowa. No ale tej pozycji polecać nie będę, ponieważ jest ona 100% z akrylu. Nie mamy tutaj tej serii Conscious i kosztuje 80 zł. To jest naprawdę bardzo cieniutki sweterek i zdecydowanie ładniej wygląda na modelce, na zdjęciach, niż wygląda w rzeczywistości, ponieważ w rzeczywistości wygląda to jak po prostu bardzo cienki sweter. I co z tego, że jego krój mi się podoba, jest ciekawy, oczywiście nie miałabym normalnie pod spodem żadnego topu, tylko miałabym stanik. Ten materiał nie jest drapiący, ale dla mnie nie wygląda najkorzystniej, nie wygląda jakby był jakiejś wyższej jakości, tylko jakby to był taki totalnie randomowy sweter. No i ten model nie jest moim faworytem, także przejdźmy dalej. Dobra, teraz mam na sobie zdecydowanie jedną z dziwniejszych propozycji tego odcinka, która się bardzo klei. Ten materiał się do siebie klei. No ale dobrze, on kosztuje 280 zł i jego skład to jest poliester, powłoka to jest poliuretan. To jest płaszcz z lakierowanej imitacji skóry. Ten materiał naprawdę bardzo się do siebie klei, jakby tak... Wiecie, o co chodzi? Nie ślizga się na sobie po prostu. I ten płaszcz mi się całkiem podoba i czuję, że on jest bardzo ciepły. Nie wiem, co on tutaj ma pod spodem, ale ta podszewka bardzo grzeje, a wręcz może troszkę poci. Zdecydowanie jest to bardzo ciekawa propozycja. Jeżeli ktoś lubi takie odważniejsze fasony, no to będzie się mocno świecić. Tylko nie do końca ten płaszczyk jest praktyczny i mnie by denerwowały te odgłosy. I znów mamy kieszenie z przodu. Ja nie wiem, czy to jest jakiś trend tego roku, czy coś, ale takie kieszenie moim zdaniem są niepraktyczne i średnio mi się wyglądowo podobają. Sami zdecydujcie, czy warto. Kolejna propozycja to płaszcz, kurtka puchowa, taka ładna, czarna, długa, za 280 zł, jest cała z poliestru. Także uważam, że dosyć drogo, ale czuję, że jest mi ciepło, także ja się rozepnę, pozwólcie. No muszę przyznać, że ta kurtka mi się bardzo podoba. Bardzo podobają mi się jej pikowania. Ona nie jest jakaś super gruba, ale czuję, że byłoby mi bardzo w niej ciepło. Tutaj wystają spod spodu takie ściągacze, no ale te rękawy bardzo ładnie wyglądają, są takie trochę szersze. Nie no, ta kurtka bardzo, bardzo, bardzo do mnie przemawia, ale uważam, że jest nieco droga. No ale zobaczcie, ona jest też mega, mega długa. W niej naprawdę będzie ciepło, zasłoni wam całe nogi i na pewno was ochroni, no a wizualnie moim zdaniem sztos. Kolejna propozycja to, może tego nie widzicie, ale to jest taki pluszowy płaszczyk. 280 zł, cały z poliestru, 75% poliestru jest z recyklingu. No cena jest dosyć droga, dosyć wysoka, ale mamy tutaj właśnie tego pluszaka. No ja takie rzeczy uwielbiam, dla mnie ten płaszczyk jest cudowny. Uważam, że jest chyba najlepszy z tych wszystkich, które dzisiaj przymierzyłam, moim zdaniem, bo ja po prostu bardzo lubię takie miśki i takie przyjemne materiały. Także no on do mnie bardzo przemawia. Jedyne co, mam go teraz zapiętego i zobaczcie, że on ma tutaj bardzo duże wycięcie, jak się go zapnie nawet. No ja bym wolała, jakby tutaj jeszcze były z 2 guziki nawet, albo chociaż jeden, żeby on bardziej się zamykał tak jakby, ale ogólnie on jest tak piękny. On mi się tak podoba, jak wygląda. On jest taki czysty, ale chcę wam pokazać ten materiał z bliska. Zobaczcie, widzicie, to jest taki pluszak. Bardzo, bardzo się zastanawiam, czy go nie zostawić, tylko co już widzę, to że on tutaj tak jakby na końcach, przez ten swój materiał, on się trochę wywija. No, nie jest on idealnie wykończony. Są tutaj kieszenie po bokach. No nie wiem, moim zdaniem dużo lepiej wyglądają płaszcze, które mają kieszenie po bokach, ale nie mam takiego. On jest dla mnie wyjątkowy i wydaje mi się, że będzie bardzo cieplutki. Mamy sobie teraz trochę dziwną propozycję kardiganu, ale zacznijmy od tego, że kosztuje 200 zł. 200. A to dlatego, że ma 66% wełny, poliamid 16, akryl 18. Ok, zdecydowana większość to jest wełna. Mamy tutaj nawet napis Premium Selection, więc wiecie, to jest premium. Bardzo drapie i powiem wam, że ja nie jestem aż tak wrażliwa na takie drapanie, ale ten sweter naprawdę bardzo drapie. No i znów mamy tę serię Conscious. Szczerze powiem, że ten krój jest dziwny, ponieważ ten sweter nie ma dekoltu i zobaczcie, jak to wygląda, jakiego się rozepnie. Bardzo ładne guziki, to na pewno. No ale zobaczcie, on wygląda dosyć dziwnie. Tutaj, kurczę, jednak jesteśmy przyzwyczajeni, że te swetry mają dekolt, a tutaj No nie, schodzi się to, ale powiem wam, że mi się to podoba. Mi się ten krój podoba. Jeżeli ten sweter by nie był taki drogi i taki drapiący, to bym się nad nim zastanowiła, bo moim zdaniem jest fajny, oryginalny. Ten materiał jest gruby, także da ciepełko, wygląda bardzo comfy i tak bardzo jesiennie, także ja jestem na tak, tylko dla mnie zbyt drogo i zbyt niewygodnie. Dobra, to jest ostatnia kurtka i jestem w szoku. Ona kosztuje 150 zł. Jest z poliestru, co prawda calutka, ale jest z tej serii Conscious i zdecydowana jej większość jest z recyklingu. A to, jaki ona ma piękny krój, to ja się serio bardzo mocno zastanawiam, czy jej nie zostawię, bo ma bardzo fajny materiał, nie taki oczywisty, tylko jest taki troszkę matowy, no wygląda naprawdę super, wygląda super. Jej krój jest super, jej kaptur jest super, kosztuje 150 zł, ma plastikowy zamek, ale mi to tutaj w ogóle nie przeszkadza. Ta kurtka jest świetna, moim zdaniem jedna z lepszych w dzisiejszym filmie. Za taką cenę kurtka puchowa, która wygląda tak dobrze, nic tylko kupować. Sprawdźcie, bo może są też inne kolory, powinnam wam to powiedzieć. Jest też biała. No ostatnia, taka najciekawsza propozycja została na koniec, za 100 zł, 100% akryl i jestem na nie. Chociaż na stronie mi się bardzo podobała, jest ciekawa, ponieważ są takie ściągane rękawy. Tadam, tutaj mamy top i w ogóle. Nie dość, że ten materiał mega drapie, nie jest przyjemny, to zobaczcie, że z tyłu, no nie, ta sytuacja tutaj, to nie wygląda zbyt dobrze. I jakby, nie jestem w ogóle, średnio jakby jestem zadowolona z tego, jak to wygląda, także nie, jestem na nie, ale są też inne kolory, ale nie, ten materiał wygląda w ogóle bardzo badziewnie, serio, wygląda źle, także nie. Jakimś cudem udało nam się dotrzeć do końca. Dzięki wielkie, że dalej tutaj jesteś. Niektórzy z was piszą mi, żebym mówiła wam, co zostawiam sobie w szafie, ale powiem szczerze, że ja na ten moment nie wiem, bo jest tutaj co najmniej 5 lub 6 pozycji, nad którymi się zastanawiam, szczególnie nad jasnym płaszczem, nad pluszowym płaszczem. Bardzo fajna jest ta kurtka puchowa, ale mam w planie w tym roku kupić inną, więc... no nie wiem, czy swetry jakieś mnie tutaj tak mega zauroczyły? No raczej nie. Bardziej mam tutaj zagwozdki nad płaszczami. No ale dzięki wielkie za oglądanie. Dajcie znać w komentarzu, która pozycja podobała wam się najbardziej. I nie przedłużam już. Dzięki wielkie za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmie.